morderstwa Hintakaifeq. Historia z Hintakaifeq jest jedną z najbardziej przerażających, jakie miałem okazję słyszeć. Powstrzymajcie więc śmieszki, wytężcie słuch i wkręćcie się w to maksymalnie, gdyż jest to historia, która wydarzyła się naprawdę i nie byłoby nikomu do śmiechu w niej uczestniczyć. Hintakaifeq było małym gospodarstwem rolnym usytuowanym pomiędzy bawarskimi miejscowościami Ingolstadt a Schobenhausen, jakieś 70 km na północ od Munich. 31 marca 1922 roku doszło tam do bestialskiego aktu przemocy, którego okoliczności, jak i sprawca są owiane po dziś dzień tajemnicą. Tego dnia 6 mieszkańców tego feralnego gospodarstwa, włączając to starszą kobietę i dzieci, zostało zabitych okrutnie motyką. 6 ofiarami byli rodzice Andreas Grube, 63 lata, jego żona Kejzilia, 72 lata, ich owdowiona córka Victoria Gabriel, 35 lat, jej 2 dzieci, 7-letnia Kejzilia oraz 2-letni Józef oraz służąca Maria Baumgartner, 44 lata. Kilka dni przed zbrodnią Andreas Gruber podzielił się z sąsiadami odkryciem śladów na śniegu prowadzących z kraju lasów wprost na jego farmę, lecz nie zauważył, żeby jakieś z nich prowadziły z powrotem. Opowiedział im również, że słyszał tajemnicze kroki na strychu i znalazł nieznajomą mu ani jego rodzinie gazetę na farmie. Co więcej, na kilka dni przed morderstwem zaginął klucz od domu rodziny Gruber. Żadne z tych wydarzeń nie zostało zgłoszone policji, aż do tragedii. Pół roku wcześniej poprzednia pokojówka państwa Gruber porzuciła swoją pracę, twierdząc, że gospodarstwo jest nawiedzone. Nowa służąca Maria przybyła do pracy w dniu ataku i została zabita kilka godzin później. Nie ma pewności, co dokładnie stało się w ten piątkowy wieczór na Hintakaifeq. Wierzy się, że starsza para, ich córka oraz jej starsze dziecko zostali pojedynczo zwabieni do stodoły, gdzie zostali zamordowani. Następnie sprawca bądź sprawcy weszli do domu, gdzie zabili 2-letniego Józefa, śpiącego w swojej kołysce w pokoju swojej matki, oraz służącą Marię podczas snu we swojej własnej sypialni. W następujący po tych wydarzeniach czwartek, 4 kwietnia, zmartwieni sąsiedzi przyszli na gospodarstwo rolne Gruberów, ponieważ żaden z jego mieszkańców nie pokazywał się od paru dni. Listonosz zauważył, że listy pozostawione w sobotę w skrzynce ciągle nie zostały wyjęte, a młoda Kejzilia nie pojawiła się ani w sobotę, ani w poniedziałek w szkole. Sprawa trafiła w ręce policji, a dokładniej w ręce inspektora Georgia Reingrubera i jego kolegów z wydziałów policji w Munich. Na przestrzeni lat przesłuchano ponad 100 podejrzanych, a ostatnie przesłuchanie miało miejsce w 1986 roku, ale żadne z nich nie było lukratywne. W dzień po odkryciu ciał lekarz sądowy przeprowadził autopsję w oborze. Ustalił, że narzędziem zbrodni najprawdopodobniej była motyka. Dowody wskazywały na to, że młoda Kejzilia była jeszcze żywa kilka godzin po ataku. Kłębami wyrywała sobie włosy, gdy umierając leżała w słomie, zaraz obok swoich dziadków i matki. Policja na początku podejrzewała, że motywem był rabunek, więc przesłuchano obwoźnych kupców, rzemieślników, włóczęgów i kilku mieszkańców sąsiednich wiosek. Teorię rabunku porzucono, gdy w domu Gruberów znaleziono sporą sumę pieniędzy, których winni mordu nie mogliby przeoczyć. Wierzy się, że sprawca bądź sprawcy pozostali na farmie przez kilka dni po swoich potwornych czynach. Ktoś karmił bydło i zjadł jedzenie z kuchni, a sąsiedzi widzieli dym unoszący się z komina podczas weekendu. Złowrogi cień podejrzeń padł na rodzinę Gabrielów. Śmierć Karla Gabriela, męża Wiktorii, który rzekomo zginął we francuskich okopach podczas I wojny światowej, została zakwestionowana. Jego ciała w końcu nigdy nie odnaleziono. Jednakże żołnierze, którzy z nim służyli, mówili zgodnie, że widzieli, jak ginie, a policja wierzyła tym doniesieniom. Wokół 2-letniego Józefa krążyły ciężkie plotki, iż był on dzieckiem Wiktorii i jej ojca Andreasa, którego związki kazirodcze były udokumentowane w sądzie i nie były żadną tajemnicą w wiosce. Sąsiedni farmer Lorenzo Schiltenbauer publicznie utrzymywał, że jest ojcem Józefa i płacił alimenty Andreasowi i Wiktorii. Na krótko przed morderstwami Wiktoria przygotowywała się, by pozwać Schiltenbauera. Schiltenbauer
był częścią oddziału poszukiwawczego, który jako pierwszy odnalazł ciała w oborze. Co ciekawe, Lorenzo naruszył ciała, nim przyjechała policja. Inspektorzy intensywnie przesłuchiwali Lorenza, ale nie potrafili odnaleźć niepodważalnego dowodu łączącego go z morderstwem. W 2007 roku studenci z Policei Fachhochschule Fürstenfeldbruck zbadali sprawę stosując nowoczesne metody śledcze. Wywnioskowali, że niemożliwe jest rozwiązać sprawę po takim czasie. Prymitywne metody śledcze dostępne w czasach morderstwa ujawniły mało dowodów. Mijające dekady od zabójstwa zabrały ze sobą wszelkie poszlaki, a podejrzani już dawno umarli. Pomimo tych trudności studenci ustalili głównego podejrzanego, lecz ze względu na respekt dla żyjących członków rodziny nie ujawnili jego imienia. 6 ofiar pochowano w Weidenhofen. Gospodarstwo zniszczono rok po morderstwach. Blisko miejsca, gdzie znajdowała się farma Gruberów, stoi teraz kapliczka.